Szarmat Karol. Siódme miejsce w naszym plebiscycie. Najpierw ogromny wysiłek. Trzecie miejsce, Karolina Kozłowska, taekwondo czka. Litry potu wylane w halach, na boiskach i stadionach. Dla nielicznych, tych najlepszych, przychodzi jednak czas na zasłużone wyróżnienie. Jestem bardzo szczęśliwa, że zaszłam w ogóle tak wysoko i mam nadzieję, że może na przyszłość wszyscy będą wiedzieć, kim jest Karolina Pawłowska. Na treningach jesteśmy sami i walczymy tylko z własnymi słabościami, a tutaj jesteśmy docenieni, wynagrodzeni, zauważeni. Rzeczywiście sportowcy najlepiej czują się w miejscu, gdzie na co dzień spędzają czas, gdzie pracują i taki bal na pewno jest dosyć sporym stresem, ale również świetną zabawą. 12 lutego w Starych Jabłonkach odbył się 14 plebiscyt na 10 najpopularniejszych sportowców Ostródy. Rozpoczęliśmy 14 lat temu, miało to na celu przede wszystkim rozpromowanie sportowców lokalnych, bo było wiadomo, że ktoś uprawia sport, a nie do końca było wiadomo kto, co, gdzie i jakie ma wyniki. Najpopularniejszym sportowcem 2009 roku w Ostródzie, głosami czytelników Gazety Ostródzkiej, został Bartosz Szarma! Brawa. Czy najpopularniejszych w tym przypadku znaczy najlepszych? Państwu naprawdę nie spodziewałem się, że mogę zajść tak wysoko. Jest to plebiscyt na najpopularniejszych sportowców. Ciężko było wyselekcjonować 37 kandydatów, którzy znaleźli się. No a już dziesiątka, no to wiadomo, to jest sprawa czytelników, którzy przysyłają swoje głosy. Dla nich samych liczy się tylko to, że poprzez głosy kibice doceniają ich ciężki, systematyczny trening, a miejsce w wyróżnionej dziesiątce jest mobilizacją do dalszej, wytężonej pracy. Mi się pogubiły kartki, ty przeczytaj piąte, mówię. To, że ludzie nas doceniają, naprawdę nas podbudowuje, to daje nam więcej sił i chęci do pracy. Taki plebiscyt ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Mam nadzieję, że właśnie dużo osób mnie zauważy, że może znajdę sponsora, że będę miała okazję jeździć na zawody międzynarodowe. Wśród licznego grona sponsorów ponownie nie zabrakło Skok Stefczyka. Jesteśmy zadowoleni z tego, że możemy uczestniczyć w tego typu imprezach. Jest to też zgodne z misją naszej kasy.